Siemano, cześć, witajcie na kolejnym odcinku z naszej rywalizacji. Jak widzicie, zaczynamy sobie od przebudowy tartaku, który na samym początku sobie pozwoliłem przesunąć. Teraz tutaj zaczynam od pomalowania terenu. No i chciałbym ogólnie go też obudować, tak żeby wiecie, był on spójny z tym, co na moim landzie jest już do tej pory zbudowane. Będzie też takie, myślę małe zadaszenie nad tym tartakiem, żeby to, wiecie, tak fajnie, spójnie wyglądało. Będzie też plac na odbiór tych rzeczy, które się w tartaku wytworzą. No a z tej strony właśnie, gdzie widzicie te płyty, będzie to teren na przywożenie drzewa, które będę wycinał z lasu. Dzisiaj myślę też nad tym sobie podziałamy, natomiast pierwsza część timelapsa, jak zawsze standardowo, będzie to właśnie budowa. W ostatnim czasie tej budowy jest coraz to więcej, ale wydaje mi się, że na takiej serii naprawdę to robi robotę i taki klimat całkowicie inny idzie fajny uzyskać. Jak to będzie dalej w odcinkach, zobaczymy, natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze może jakieś szklarenki, coś tego typu postawić, żeby wiecie, ten biznes pasywny na tym, powiedzmy, terenie pierwszego landu rozwinąć maksymalnie. Natomiast dzisiaj skupię się na tym, żeby właśnie to wszystko sobie podokańczać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie też możecie się przygotować na to, tak mi się przynajmniej wydaje, że w najbliższych odcinkach naprawdę tego budowania będzie sporo, ponieważ no jednak tego terenu do zagospodarowania jest więcej. Co za tym idzie, fajnie by było do ostatniego odcinka, że tak to nazwę, z tej serii, to wszystko sobie zagospodarować w taki sposób, żeby po prostu było to, wiecie, skończone w 100%, tak jak ja tego bym, że tak powiem, oczekiwał. Tutaj sobie przymierzałem mniej więcej, w jaki sposób zrobić szerokość tego właśnie budynku, tej wiaty, żeby ona się dobrze zgrywała właśnie z belkami tymi na ukos. Na dwa wysokości, jeżeli chodzi o te kłody, no i na 2,5 tak naprawdę tych długich kłód, jeżeli chodzi o długość tego. No i tutaj oczywiście sobie to poprzesuwałem naszą przesuwnicą niedźwiedzicą tak zwaną. Pytacie też, bo już po raz kolejny pod którymś odcinkiem jest o to pytanie, więc również na to odpowiem, skąd te kłody są i jak one są zrobione i czy to są wydane kłody, czy też nie. Są to oryginalne obiekty, dostępne na oryginalnych mapach i też mapach z modyfikacji. My sobie to po prostu wzięliśmy, przerobiliśmy na Playsable, podłożyliśmy pod inny budynek, żeby to dało się wszystko ładnie ze sobą ogarnąć. No i tak to wygląda, to jest cała filozofia, jeżeli o to chodzi. Nic tutaj więcej w tym temacie nie jest zmienione, to są po prostu oryginalne giantsowe kłody. Tylko jedyne, co jest zrobione, w zasadzie jest to jedna kłoda, są one po prostu podzielone na kilka rozmiarów, żeby nam się łatwiej tutaj budowało. Też widzicie, tak jak chociażby te ukośne, żeby nie trzeba było tego za każdym razem przesuwać, jest to jednak jak najbardziej potrzebne i przydatne. No i tutaj, tak jak widzicie, taka oto szopka powstała z tego, co trzeba było wykonać. Dalej, w dalszej części odcinka mam jeszcze plan dokończyć tutaj budowę domu, tak przynajmniej, żeby to już było tak, ten zarys, żeby był gotowy. Mam również w planach dostawić sobie szopkę do produkcji, do przetwórstwa. Tutaj jak widzicie, sprawdzałem też, czy to będzie działało, a teraz przeniosłem się do takiego zrobienia szybkiego dekoracji przy winogronach. Będzie to, wiadomo, nie wpływa na rozgrywkę w żadnym wypadku, ale myślę, że będzie to po prostu lepiej wyglądać jako taki typowy sad winogronowy. No wiecie, o co chodzi. Myślę, że to po prostu utrzyma taki jeden spójny klimat, tym bardziej, że na samym końcu, zaraz zobaczycie, będę mógł sobie też dostawić jakąś latarnię, coś w tym stylu, a to już ogólnie będzie też wyglądać całkowicie tak fajnie, że jakby latarnie same w sobie będę też samemu sobie budował, wiecie, z tych kłód, plus jakieś tam światło na samej górze. Tutaj, tak jak też widzicie, na razie stoi ten wóz. Ten wóz oczywiście zostanie w tym odcinku zmieniony. Jeżeli chodzi o beczkę do wody, na spokojnie sobie to wymienimy, natomiast ta beczka zostanie tutaj do ozdoby. Wstawię sobie ją pomiędzy winorośla, z racji takiej, że jak sami dobrze wiecie, wszystkie teraz są już ustawione na sprzedaż automatyczną, w zasadzie na dystrybucję automatyczną, a ta dystrybucja jest do fabryki, gdzie produkujemy soki i gdzie produkujemy... No tak, gdzie produkujemy soki, w ten sposób. No i tam to wszystko jest transportowane automatycznie, więc tutaj już nie muszę mieć miejsca zostawionego na to, żeby palety się pokazywały. No i jak widzicie, przeszedłem do przebudowy, w zasadzie do wykończenia domku w środku. No to jest ostatni moment, żeby to zrobić, ponieważ jak zrobię sobie już, wyleję, że tak to nazwę, strop,
czyli już piętro będzie zamknięte, to na parterze za bardzo nic nie będę mógł podostawiać, no bo jednak jest to, będzie to zamknięte po prostu też od góry. No wiadomo, logiczne, ale w tym odcinku trzeba to zakończyć i trzeba te wszystkie ozdoby tam poustawiać. Tak samo porobimy sobie dzisiaj też ściany w domu. I ogólnie przy garażu, żeby to było wszystko już tak dokończone na tip-top. Tutaj w ogóle nie spodziewałem się, jeżeli chodzi o obiekty, że można te wszystkie takie dekoracyjne krzaki czy coś takiego, które zostały ostatnio dodane w modyfikacji, można je też stawiać jako placeable. Wiadomo, są one jako malowanie, ale nie spodziewałem się, że będzie możliwość postawienia ich tak jakby za pomocą jako obiektu. Tutaj też sobie kminiłem, czy jakieś dodatkowe jakieś donice z kwiatami, tego typu rzeczy pododawać. Dodałem tyle, ile dało się, żeby to w miarę ładnie wyglądało, tak samo jak tutaj widzicie barierki z tymi kwiatami. Wsunąłem to po prostu w te kłody, przez co widać tylko samą doniczkę i naprawdę spoko to ze sobą wygląda. Tutaj myślałem też nad tymi drzewkami, żeby to dodać do winorośli, w zasadzie przy winoroślach tam z tyłu, ale stwierdziłem, że nie będę tego na razie robił i zostawię to w ten sposób, jak to jest. Tutaj jak widzicie, już patrzyłem, jak można zrobić strop. Myślę, że wyszło to całkiem spoko. Tutaj mogę od razu powiedzieć, że tak, wziąłem pomysł od Bolka. Ten pomysł tutaj Bolek sobie wykorzystał jako pierwszy, ale no jednak jest to chyba najlepszy pomysł na to, żeby zrobić sobie ten strop. Fajnie te płyty sobie można dopasować, one też dosyć sporo miejsca zajmują, więc nie ma tych obiektów tak dużo. Myślałem na samym początku, żeby tutaj zrobić to z kłód, żeby kłody sobie poukładać po prostu jedna przy drugiej, ale raz, że byłoby to naprawdę dużo obiektów, dwa, że byłoby to naprawdę czasochłonne. Tutaj parę płyt i mamy cały strop wylany. Jeżeli chodzi o pierwsze piętro, mamy już tutaj to zakończone. Tutaj sobie tylko wkomponowałem kłody, żeby one dobrze ze sobą wyglądały, żeby nie prześwitywały. No i jak widzicie, mamy wszystko zrobione. Naprawdę tak nawet, powiem wam szczerze, całkiem przytulnie się tutaj zrobiło. Naprawdę tych ozdób sporo się dodało i to już wygląda tak całkiem spójnie, fajnie. Tutaj jak widzicie, będzie taras taki na rogu, tak jak też zresztą pisaliście. Myślałem, żeby go zrobić nad garażem, ale garaż myślę zrobię sobie ze spadem, jakimś takim dachem ze spadem po prostu ukośnym w jedną stronę na przykład i będzie to również spoko wyglądać. No a tutaj od tej strony, żeby ten dom nie był taki, wiecie, żeby był po prostu bardziej 3D, nazwijmy to w ten sposób, będzie od tej strony zrobiony ten właśnie taras. Tutaj trochę przekminiałem, w jaki sposób te osie działają, bo przy kamieniach, powiem wam, trochę nie zawsze to współpracuje dobrze, tak jakby człowiek tego chciał, ale no mniejsza z tym, udało się to jakoś tutaj ogarnąć. Tak samo myślałem tutaj nad zrobieniem dachu, czy to wyciągać ten dach, jeżeli chodzi o poprzecznie, czy też nie. Koniec końców zostawiłem to tak, jak jest. I ta część tam zostanie wypełniona po prostu tymi plate'ami, które się ustawia, jeżeli chodzi o dach. Te kwadraty, te plandeki, czy jak to się nazywa, które to są wszędzie już tutaj poustawiane. Tutaj przy budowie dachu naprawdę sporo kminienia i tego wszystkiego. Tak samo przy tych ścianach, jednak na piętrze, wiecie, nie możemy tych kamieni już wsuwać w podłogę, no bo będą one prześwitywać na parterze, więc trzeba było to przekminić. Tutaj jakąś bariereczkę, coś tego typu też zrobiłem, żeby tutaj wiadomo, przy tych schodach to odgrodzić. No i cóż, pierwsze piętro wykończymy sobie już na kolejnym odcinku na pewno, bo jednak budowanie zajmuje tutaj strasznie dużo czasu. Teraz przeszedłem sobie z powrotem do dokończenia tartaku, jak widzicie, krawężniki jakieś takie, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Wiadomo, nie trzeba by było tego robić, ale po prostu wygląda to no wiele lepiej. Ja wiem, że tutaj można by było te pieniądze zainwestować, bo co prawda mam 100 tysięcy ponad, natomiast kurde, myślę, że takie budowanie też tutaj jak najbardziej oddaje. Z drugiej strony, jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym temacie, patrząc na kapitał, który mam i który w dzisiejszym odcinku zarobię, wydaje mi się, że podszedłem do tego tak dosyć bezpiecznie, że tak to nazwę. Nie zainwestowałem tutaj jakoś dużo pieniędzy, więc możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o tym, aby tak od następnego odcinka tak naprawdę tutaj, kurde, pokazać sąsiadom, kto tu rządzi, za przeproszeniem. Tak śmiechem, żartem, ale trochę fajnie by było tutaj no powypożyczać, czy pokupować już jakichś naprawdę większych maszyn i pograć na tej serii tak już konkretnie, wiecie, kupować jakieś ciągniki, chociaż dzisiaj już wydaje mi się po tytule i po miniaturce, wiecie,
że ciągniki zakupię i to nie jeden, więc to zresztą zaraz zobaczycie, ale fajnie by było tutaj już, wiecie, tak porobić jakieś takie akcje, których nigdy człowiek nie robił, na przykład jakąś trzcinę cukrową, jakieś tego typu rzeczy. Teoretycznie stać by mi było na wypożyczenie jakiegoś kombajnu. Nawet myślałem nad oliwkami, to też by było naprawdę spoko. No tyle, że taki sad oliwkowy to już jest dosyć duża inwestycja, chociaż po dzisiejszym odcinku, jeżeli tutaj będę miał jakieś 100-150 tysięcy jeszcze na koniec, no to myślę, że kolejny odcinek wjedziemy z przytupem. I teraz, tak jak w poprzednich odcinkach prosiłem was o takie, wiecie, przyziemne w miarę inwestycje, które zapewnią mi tutaj po prostu dobro na następne odcinki i które zapewnią mi jakieś tam, wiecie, przychody takie pasywne, no to w tym odcinku mogę was już poprosić o takie prośby, znaczy o takie propozycje inwestycji kasy, już tak konkretnie, wiecie, o co chodzi, że tutaj już nie mamy ograniczeń. Myślę, że po tym odcinku jakieś 150 tysięcy będzie na moim koncie, więc no ograniczeń nie ma. Tutaj możemy robić już tak naprawdę wszystko, wypożyczać wszystko i bawić się wszystkim. Myślałem tutaj nad oliwkami, żeby sobie założyć taki, wiecie, sad prawdziwy, ponieważ tak naprawdę w farmingu robiłem to chyba na początku parę razy. Jak ktoś kojarzy gospodarstwo MVZ, no to tam tego trochę było. No a tak poza tym to oliwek czy winogron właśnie tak w sposób zbierania kombajnem i tak dalej, to praktycznie w ogóle u mnie na kanale chyba nie mogliście zauważyć, więc to by była fajna odskocznia na koniec farminga, tym bardziej, że wiecie, no w tym momencie farmingu się skupiamy na takich jakichś polskich seriach i tego typu rzeczach, więc myślę, że naprawdę to byłoby już coś pięknego, żeby takie sad założyć. Wiadomo, jest to inwestycja naprawdę duża, ale myślę, że fajnie by było to zrealizować, nawet jeżeli miałoby się to nie zwrócić. Wydaje mi się, że przy tym tempie rozwoju to na pewno się nie zwróci, no bo jednak wiecie, inwestycja tutaj jest na poziomie, myślę, no spokojnie tych 100 tysięcy, patrząc na to, ile kosztuje postawienie w ogóle takiego sadu. No ale myślę, że to będziemy oczywiście kombinować w kolejnych odcinkach i jeżeli macie takie pomysły już w co konkretnie zainwestować kasę, konkretne ilości tej kasy, to oczywiście też piszcie w komentarzach. Tutaj jak widzicie, dodaliśmy dzisiaj też moda na autoloada, na stokowe przyczepy. Co za tym idzie, wypożyczyłem sobie kolejną właśnie taką oryginalną przyczepę, tamtą oddałem, no bo to naprawdę już będzie dobrze wyglądać. Zobaczcie, podjeżdżam sobie w tym momencie i cyk, te przyczepy, na tą przyczepę wszystko się załadowało, oczywiście poza jedną paletą, która stwierdziła, że takiej opcji nie ma. Mniejsza z tym, jedziemy sobie na skup, no i zobaczcie, że przy takiej ilości palet jest to już tak naprawdę prawie 30 tysięcy, znaczy 30, no 23, ale jeszcze zaraz przywiozę kolejne palety, więc zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. Też weźmiemy się za właśnie, tak jak widzicie na ekranie, żniwa. To już mogliście zaobserwować Bolka, zresztą no mój odcinek widzicie dopiero w poniedziałek, tutaj też mogę wytłumaczyć mniej więcej pokrótce. Niestety po nagraniu tak naprawdę odcinka w piątek, bo nagrywaliśmy to w piątek, mnie już na komputerze praktycznie, że nie było i nie miałem czasu, żeby w ogóle ten voiceover nagrać. No więc niestety widzicie ten odcinek dopiero w poniedziałek. Nie chciałem tutaj wrzucać samego odcinka z muzyką, chciałem też pogadać a propos tego, co się tutaj dzieje, więc myślę, że takie oto opóźnienie mi wybaczycie, ponieważ no to tak jak mówię, nie chciałem po prostu tak na szybko, na chama tego wrzucać. Stwierdziłem, że na spokojnie sobie ten voiceover nagram i tak dalej, więc tak to też widzicie na dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, też wypożyczyłem kombajn klasa, no z racji, że jednak tutaj pieniądze roli nie grają, a chłopaki już Wistule i Maseja wypożyczali, no to ja stwierdziłem, a co, wypożyczę sobie klasa, no i tym klasem sobie tutaj pokosiłem. Dodatkowo myślałem tutaj nad zostawieniem słomy, natomiast koniec końców stwierdziłem, że kurde, w sumie przy tej ilości, no jedyne co bym mógł zrobić, to sprzedać to tutaj Bolkowi czy Thanasowi, a jednak no myślę, że za dużo by było z tym roboty. Po prostu sprzedałem tutaj Bolkowi pszenicę za, że tak powiem, symboliczne 400, więc jak najbardziej pasuje taka robota dla mnie. Ja się pozbyłem pszenicy, ponieważ aktualnie jeszcze zwierząt nie mam. Myślałem tutaj, żeby pójść w kury, ale to tylko dlatego, żeby coś na tym landzie się działo. Chodzi mi tutaj o to, że po prostu, żeby wiecie, coś sobie po tym landzie chodziło. Na kury są tutaj najprostszym rozwiązaniem. One, nie liczyłbym tutaj nawet na zwrot, jeżeli chodzi o jajkę czy tak dalej, ale żeby one po prostu sobie po tym landzie chodziły. Ale to sobie przekminimy w następnym odcinku. Teraz jak widzicie, zakupiłem sobie kolejny farmland z drzewem.
No i kolejne drzewa wywożę na tartak właśnie. Tutaj na tym tartaku naprawdę sporo tego można przetworzyć, więc myślę, że nie będzie problemem, żeby to wszystko sobie tutaj posprzedawać. No i tak naprawdę powiem wam szczerze, że ten tartak jest całkiem fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o przetwórstwo tego drzewa na po prostu większą ilość kasy. No bo jednak samo drzewo, tutaj nie wiem, czy z takiego landu bym chociaż te 10 tysięcy zarobił, więc spoko, że udało się to w ten sposób ogarnąć. Też jak widzicie, znaczy w zasadzie nie wiem, czy widzicie, bo nie wiem, czy ktoś, ktokolwiek to zauważył. Natomiast Bolek przy dzisiejszym odcinku dodał tutaj przez pomyłkę, przez omyłkę, dodał modyfikację na dodatkowe jakieś tam fabryki, które niestety w zasadzie na nie dodatkowe fabryki, tylko zmianę trochę mechanik w fabrykach. Nie pamiętam dokładnie, jak ta modyfikacja się nazywa, natomiast trochę tutaj zauważyliśmy spadek wydajności i spadek przychodów, jeżeli chodzi o szklarnię. Co za tym idzie, za chwilę sobie zrobimy przerwę po tym dniu całym i wyłączymy tą modyfikację. Więc no, nie zauważyliśmy tego, bo Lek sobie testował przed odcinkiem jakieś różnego rodzaju fabryki, które bym mógł tutaj postawić. No i koniec końców doznaczył też tą modyfikację i przypomniałem sobie, było to production revamp. Więc tutaj tak naprawdę pierwszy dzień mamy trochę na straty, jeżeli chodzi o przychody. Jak widzicie, no tych przychodów praktycznie, że nie ma. A tutaj ja z samych jabłek zawsze miałem po 20-30 tysięcy każdego dnia. No więc taka mała gafa, ale myślę, że no jakby każdy, wiecie, każdy to miał, więc nie ma tutaj co narzekać. Każdy miał to utrudnienie, że tak powiem, tego jednego dnia, więc po prostu każdy też zarobił mniej. W tym momencie wypożyczyłem sobie pług i tym pługiem jadę sobie na to pole właśnie z pszenicą. Będę chciał sobie tutaj to powiększyć, poszerzyć, no i ten land już, jak widzicie, połączyć, żeby to było jedno spójne pole. No i zastanawiam się, tutaj chciałbym na pewno zrobić jakąś drogę. Póki co zaoram sobie to całe, również z kawałkiem lasu, wypożyczę sobie też za chwilę, zaraz zobaczycie co, żeby tego lasu się pozbyć, natomiast fajnie by było, żeby tutaj stworzyć to pole. Ja wiem, że mógłbym teoretycznie zrobić to za pomocą malowania i teoretycznie byłoby to nawet, powiedziałbym, dozwolone. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, żeby już kolejne pola tworzyć sobie za pomocą tego malowania, które mamy tutaj w modyfikacjach, w zasadzie za sprawą szpakowa właśnie, na której to podstawce sobie działamy. No a teraz to poletko sobie właśnie przeorałem. Wiecie, tak zastanawiałem się, czy jest sens to orać faktycznie, patrząc na to, że tutaj tych zbiorów za dużo nie będzie, ale myślę, że no, dla takiej akcji będzie to spoko wyglądało. Tutaj, jak widzicie, serwer był postawiony u Bolka, Bolek zajmował się wiórami, no więc niestety trochę nas tutaj lagowało, jak możecie na ekranie zauważyć, no ale my tym save'em się zamieniamy też, wiecie, żeby nie było tak, że na przykład ja cały odcinek, no tutaj jak widzicie, dosyć mocno przylagowało, żeby nie było, że ja całą serię stawiam właśnie serwer, no to tym save'em się dzielimy, tym bardziej, że każdy ma też do pobudowania, więc save jest używany, że tak powiem, przez każdego jako hosta, no więc później zostawiamy to tak, jak po prostu kto ostatni budował, ten sobie hostuje i tyle. Jeżeli chodzi o kolejne landy, mam tutaj w planach po prostu jak najszybciej pozbyć się tego drzewa, które na tych landach jest. No tutaj, jak widzicie, zrobiliśmy sobie właśnie tą przerwę, oznaczyliśmy modyfikację i już tych pieniędzy jest o wiele więcej po przewinięciu samej nocy. No i jeżeli chodzi o kolejne landy, będę tutaj jak najszybciej chciał drzewa powycinać. Do tego jakby już przygotować je pod przebudowę, pod jakieś dodatkowe jakby inwestycje. No i na, myślę, części z nich na pewno zrobimy sobie w następnym odcinku ten sad, bo następny odcinek będzie taki, myślę, dosyć przełomowy. Tutaj, jak też widzicie, skończyłem sobie orkę, jadę sobie sprzedać palety z deskami, obydwie. No i tutaj też za niedługo przyjedzie Bolek z informacją taką, że on by chciał u mnie to drzewo przetworzyć. Nie wiem do końca, jak się tutaj z nim podzielić, czy dzielić się 50-50, czy na przykład wziąć jakieś tam, nie wiem, 10%, 20%. Ciężko będzie to przemnożyć tutaj, ale sobie to po odcinku już na spokojnie sprawdzę, jak to tutaj wyglądało. No a teraz, jak widzicie, kombinuję tutaj z tym tajfunem tak zwanym naszym, żeby jeszcze tutaj trochę powycinać. No i oczywiście akurat w idealnym momencie musiało nas przylagować. Bolek się tutaj zapytał, czy aby nie mieliśmy laga, no i ja właśnie powiedziałem, że lekutki lag był, że aż się tutaj wywaliłem, no ale mniejsza z tym, udało się powstać. Power Raid padłeś, powstań, ale mniejsza, dalej sobie tutaj działamy z robotą.
No i jak możecie zauważyć, kolejne drzewa sobie wycinam. Niestety tutaj te lagi były dosyć mocno uciążliwe, więc zaraz sobie przejdziemy też do pomocy Bolkowi właśnie na jego farmlandzie, żeby tutaj tego drzewa nie wycinać cały odcinek po prostu. No i na sam koniec jeszcze może wrócimy sobie do orki, tak myślę, że będzie można ogarnąć to w ten sposób. Dzisiaj też, tak jak już na samym początku wam powiedziałem, zakupimy kolejny ciągnik. I tutaj będę dążył do tego, żeby tych ciągników było naprawdę, no tak, nie wiem, z 4-5, to tak priorytetowo trzeba by było zrobić. Jednak fajnie, żeby na tych odcinkach się coś działo, a jak będę robił cały czas jednym ciągnikiem, może być to dla was już po prostu nudne do oglądania. Ja też patrzę w ten sposób, żeby po prostu wam się to w miarę dobrze oglądało. Co prawda, jeszcze tą kamerą dosyć mocno miotam i to jest największy, że tak powiem, największy mankament tego mojego grania i coś, co nad czym muszę popracować, żeby faktycznie było to przyjemniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o takie prace, staram się po prostu to dzielić, żeby raz, żeby zdywersyfikować sobie te dochody po prostu, które tutaj na farmlandzie mam. Dwa, żeby też zdywersyfikować robotę, którą na tym farmlandzie wykonuję, żebyście wy też mieli w miarę fajnie na tym odcinku kreatywne podejście, żeby też tych prac się działo tutaj. No i jak możecie zauważyć, to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ten farmland. Wycinamy sobie tak naprawdę ostatnie drzewo i lecimy sobie zrobić kupno ciągnika. Tutaj trochę się zamotałem w tym, co chciałem powiedzieć, ale mniejsza z tym. No jak widzicie, przechodzimy do Fiata, którego jak od razu zobaczyłem, jak wyszedł na modhubie, no stwierdziłem, że jest to jedyna opcja, którą tutaj mogę sobie kupić jako drugi ciągnik. No oczywiście w kolorze niebieskim, żeby było niestandardowo. Wiadomo, mógłbym kupić pomarańczowego, ale wtedy by było tak basicowo, ale myślę, że jakiś inny kolor tutaj będzie oddawał jak najbardziej również. No i tutaj jeszcze oczywiście z przodu obciążnik. Wziąłem go bez kabiny, bo jednak ta kabina jakaś taka klaustrofobiczna się wydawała i trochę niepotrzebna. Tym bardziej, że tutaj na tej serii, jak dla mnie przynajmniej, takie ciągniki bez kabiny mają o wiele lepszy klimat. No i tutaj wypożyczyłem sobie już oryginalny Rembak, co prawda 1400, ale kto boga temu zabroni. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale taka prawda. Więc tutaj lecimy sobie na land, żeby od razu te pnie powycinać. Zaraz też pojedziemy sobie do Bolka, tak jak już wam wspomniałem, żeby też to u niego ogarnąć. No i tak to będzie na dzisiejszy odcinek wyglądało. Naprawdę ciągnik, powiem wam, elegancki i nie spodziewałem się, że on tak się tutaj wpasuje. W sensie wiedziałem, że to jest to, czego szukałem, ale jak już go kupiłem i w tym momencie sobie nim tutaj jeżdżę, no to jest to ciągnik ten, którego ja tutaj potrzebowałem. Oczywiście też, jak mogliście zauważyć, dokonałem lekkich modyfikacji. Było 6000 dopłaty za 6000 czy 3000 dopłaty za pewną taką rzecz. Kto był, że tak powiem, spostrzegawczy, ten zauważył. No a teraz, jak widzicie, przyjechałem już do Bolka na robotę. Zanim to jeszcze tutaj sprawdziliśmy, ile drzewa miałem dodanego, było tam parę litrów. Sprzedaliśmy, w zasadzie wrzuciliśmy to drzewo Bolka, tam 1000 z kawałkiem, tutaj 1800, więc zaraz sobie to ogarniemy, w jaki sposób to policzyć i tak, żeby Bolek też to jakąś tutaj cenę z tego dostał, w zasadzie jakąś kwotę z tego, co ja dostanę. Możecie dać znać w komentarzach, co byście tutaj sugerowali. Ile komentarzy, znaczy ile, przepraszam, ile po prostu pieniędzy Bolkowi tutaj za to oddać. Tutaj też Bolek sobie to sam oddał, więc ja sam do końca nie wiem, ile on mi tego tutaj przywiózł, więc też będzie ciężko to tak koniec końców overall jakby dobrze policzyć, ale mniejsza. Kolejne 30 tysięcy na koncie, jak widzicie 160 tysięcy już mam jakby całościowo zebrane. W tym momencie jeszcze przechodzimy do wycinki tutaj u Bolka. Za to wziąłem sobie symboliczne 200, no jednak wiecie, czy on by mi tutaj zapłacił 2 czy 4 stówki czy 5, mi to za dużo różnicy tutaj nie zrobi, więc tak, myślę, że będzie to w zupełności uczciwe, jeżeli tutaj te 200 wezmę. Tutaj Bolek tak czy siak tak mówił, że może więcej, może coś tego, ale myślę, że 200 będą jak najbardziej odpowiednie. No i cóż, to jest tak naprawdę na tyle w tym odcinku, jeżeli chodzi o akcję z wycinaniem pni związaną i tak naprawdę, jeżeli chodzi o cały odcinek. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, tak jak was poprosiłem już wcześniej, o te pomysły, takie już z grubej rury, jak to się mówi. I cóż, do następnych odcinków, na razie, no i cześć.